chciałabym. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy troszkę przybliżyli sobie temat depresji u dzieci i młodzieży, właściwie depresji u młodzieży, depresji adolescencyjnej. I chciałabym Państwu powiedzieć, że sam temat depresji młodzieńczej jest to zjawisko bieżące. Depresję osób młodych, dorosłych, nastolatków opisywał już profesor Kępiński, lata 60., 70., gdzie wskazywał, że rozpowszechnienie zaburzeń nastroju u młodych ludzi tyczy się nawet do 50% nastolatków. Tak było kiedyś, tak jest i teraz. Chociaż teraz wydaje się, że ta depresyjność, że to, co robi młody człowiek w depresji, staje się bardziej dramatyczne, staje się bardziej widowiskowe, więcej się o tym słyszy, więcej się dzieje. Dlaczego tak jest? Myślę, że pan wojewoda troszkę powiedział o tym, dlaczego tak się dzieje i co takiego się podziało z tym młodym człowiekiem, że coraz gorzej radzi sobie z takimi wyzwaniami, jednak jakby nie było dnia codziennego. W skrócie, myślę, że faktycznie są to takie elementy jak rozluźnienie tej więzi rodzinnej, rozluźnienie struktury rodziny, mniejsza ilość dzieci w rodzinie, często dziecko jedynacze, brak czy zmniejszenie tego autorytetu osoby dorosłej, trudności w relacjach rówieśniczych, dominacja tej rzeczywistości wirtualnej. W ostatnich latach bardzo duży poziom lęku w ogóle, COVID, wojna. To są wszystko elementy, które absolutnie oddziałują na każdego, na nas, na młodego człowieka, na adolescenta. Jakie są objawy depresji młodzieńczej? Co nas, jako rodziców, jako pedagogów, powinno skłonić do zastanowienia się, czy coś z naszym podopiecznym nie dzieje się złego? Obniżenie nastroju. Obniżenie nastroju u nastolatka przebiega z taką drażliwością. Rzadko kiedy nastolatek jest przewlekle smutny, przewlekle przygnębiony. Z reguły on jest drażliwy, jest impulsywny, jest nerwowy, wydaje się nam, że bywa arogancki, niegrzeczny, niepodporządkowany. Oczywiście nie mówimy tutaj o objawach, które dostrzegamy przez kilka, kilkanaście dni. Tego typu objawy, one muszą trwać powiedzmy 2-3 tygodnie, 4, żebyśmy mogli mówić o bardziej poważnym problemie. Bardzo często młodzi ludzie mówią o tym, że czują pustkę, czują się bezwartościowi, czują się smutni, czują się niedocenieni, przeżywają lęk. Ten lęk jest oczywiście różny, ale najczęściej młodzi ludzie mówią przede wszystkim o takim lęku przed przyszłością. Czy ja dam radę? Co będzie ze mną? Czy dam radę skończyć szkołę? Co będzie ze mną w przyszłości? To są też dylematy młodego człowieka. Drugim takim bardzo typowym lękiem u adolescenta to jest lęk przed oceną społeczną. Czy kolega, koleżanka, przyjaciele, czy mnie zaakceptują? Czy mnie nie odrzucą? Czy mnie nie ocenią negatywnie? I to, słuchajcie Państwo, są naprawdę bardzo tragiczne lęki, czy bardzo takie tragiczne dylematy urastające w oczach młodych ludzi do bardzo poważnych problemów, niestety rozwiązywanych czasem dramatycznie. Kolejną rzeczą, która zwraca uwagę, jeśli chodzi o takiej depresyjności osób młodych, to jest to, że osoba młoda staje się bierna. Przestaje interesować się dotychczas rzeczami, które sprawiały jej przyjemność, zaczyna wycofywać się z takich relacji przyjacielskich, rówieśniczych, zaczyna izolować się od tych znajomych. Czasem tego nie widać aż tak bardzo. Czasem młodzi ludzie mówią mi tak, w towarzystwie rówieśników ja udaję, jestem radosny, wydaje się, że jest wszystko w porządku, a jak wracam do domu, to jednak jestem smutny, przygnębiony. Tak też młodzież mówi bardzo często. Natomiast jak te zaburzenia nastroju przybierają głębszą formę, no to absolutnie to wycofanie z aktywności jest bardziej widoczne. Pogarsza się nauka w szkole. Pogarszają się funkcje poznawcze. Pogarsza się pamięć, koncentracja. Nastolatki mówią, chcę się uczyć, ale nie daję rady. Nie mogę się skupić, nie mogę się skoncentrować, nic mi do głowy nie wchodzi. I potem
uczyć się, przyznaję. Pojawiają się wtedy na przykład już bardzo złe oceny, pojawiają się wagary, co dla nas dorosłych może sprawiać wrażenie po prostu zaburzeń zachowania, a niekoniecznie zaburzeń nastroju. Myśli i próby samobójcze. To oczywiście jest element depresyjności młodego człowieka, który niesie największe zagrożenie tragedią i jest najbardziej dramatyczny. Młodzi ludzie myślą o śmierci, myślą w różnych aspektach. Zastanawiają się, czy nie jest śmierć, co nas czeka po śmierci, jak to jest umrzeć. W związku z czym te ruminacje samobójcze, one są bardzo powszechne. Natomiast niestety często jest tak, że ta młoda osoba, która widzi gdzieś beznadziejność tej swojej egzystencji, czuje się źle, zaczyna planować samobójstwo. Częściej próby samobójcze w populacji osób młodych podejmowane są przez dziewczynki, przez młode kobiety. Młodzi chłopcy, wydaje się, że te próby samobójcze planują czy popełniają rzadziej. Natomiast ruminacje samobójcze, myśli o śmierci, myśli samobójcze dotyczą obu płci. My na oddziale oczywiście mamy do czynienia z dziećmi najczęściej, które jakąś tam próbę planowały, próbowały, ale oczywiście nie dokonały. Najczęściej ci ludzie zażywają różne leki. Z reguły to są leki, które są w domu. Najczęściej w domu mamy leki przeciwgorączkowe, leki przeciwbólowe, które absolutnie są bardzo toksyczne. W dużych ilościach są niezwykle szkodliwe. Często jest też tak, że na początku kuracji lekiem przeciwdepresyjnym młoda osoba również planuje próbę samobójczą i zażywa te leki, które są w domu. Często dzieje się to tak, zresztą podobnie jak u osób dorosłych, że ten napęd, ta chęć do życia jest już troszkę większa, natomiast nastrój nadal jest smutny. W związku z tym często spotykamy się z dziećmi, które zażyły leki przeciwdepresyjne swoje. Często dzieci zażywają leki, które są w domu dziadków, leki nadciśnieniowe, tego typu preparaty. Rzadziej dochodzi do prób samobójczych bardziej dramatycznych, aczkolwiek absolutnie takie próby się zdarzają. Próby powieszenia, próby rzucenia się pod pociąg, to są wszystko próby, które również nastolatki mają. Samookaleczenia. Kolejny element tak, depresji adolescencyjnej, które w jakimś sensie odróżniają od depresji osób dorosłych. Młodzież dokonuje samookaleczeń absolutnie, ja mam wrażenie, nagminne. To się stało jakimś takim elementem funkcjonowania młodzieży. Dlaczego młodzież się tnie? Absolutnie i nie zawsze w celach samobójczych. Bardzo często młodzi ludzie mówią w ten sposób: dokonuję samookaleczeń, tnę skórę, żeby się uspokoić. To napięcie psychiczne, które odczuwają, jest tak silne, że zadanie sobie bólu fizycznego, bólu namacalnego, bólu odczuwalnego jest dla nich ulgą. Bardzo często te samookaleczenia niestety stają się nawykowe. Młody człowiek dokonuje samookaleczeń w miejscach widocznych, to też ma dla nas jako dla lekarzy znaczenie, lub w miejscach ukrytych. Samookaleczenia w miejscach widocznych to są głównie przedramiona. Oczywiście w jakimś sensie mają służyć troszkę takiemu wołaniu o pomoc, pokazaniu, że problem jest duży. Bardzo często młodzi ludzie też mówią w ten sposób: dokonuję samookaleczeń, żeby się ukarać. Odczuwam poczucie winy, nie umiem sobie z tym poradzić, muszę się pociąć. Czasem samookaleczenia dokonywane są paradoksalnie w dobrym nastroju, w jakimś takim euforycznym nastroju i niestety części młodzieży po prostu sprawiają przyjemność. Bardzo trudno jest oduczyć młodego człowieka kaleczenia się, dlatego że należy mu wtedy pokazać jakąś taką aktywność, jakąś taką metodę radzenia sobie z tym napięciem, z reguły nieprzyjemnym, która będzie alternatywna dla samookaleczeń. Młodzi ludzie, mówiąc tak kolokwialnie, troszkę nakręcają się, naśladują jeden drugiego. Jak koleżanka się tnie,
to ja również będę się kaleczyć. Bardzo często mówią o takiej anhedonii, braku odczuwania przyjemności. Nic mnie nie cieszy, wszystko jest nudne, wszystko jest nieinteresujące. To też wydaje się takie dosyć typowe depresji adolescencyjnej. Oczywiście my jako osoby dorosłe, czy przede wszystkim jako psychiatrzy, absolutnie boimy się prób samobójczych u młodzieży depresyjnej. Młodzież depresyjna, czy młodzież w ogóle z taką labilnością nastroju, bardzo często popełnia te próby samobójcze impulsywnie. Rzadziej jest tak, że młoda osoba tę próbę planuje, częściej jest jednak tak, że w sytuacji jakiegoś konfliktu, jakiegoś niepowodzenia szkolnego, młoda osoba bardzo impulsywnie na przykład sięga po leki. Potem mówi o tym, z reguły mówi o tym, że tego żałuje, że wcale nie chciała tak postąpić, ale też nie umiała inaczej. Także tutaj zreferowałam Państwu takie najczęstsze objawy depresyjności nastolatka, depresyjności osoby młodej. Co my dorośli możemy zrobić, żeby przede wszystkim wychwycić, wymapować te dzieci, które mogą mieć problem? Dobrze się stało w mojej ocenie, że teraz w szkołach jednak są pedagodzy szkolni, są psycholodzy szkolni. Ja wiem, że rolą tych specjalności nie jest terapia w samej szkole jako takiej. Natomiast myślę sobie, że taka czujność nas dorosłych, w szkole, czujność wychowawcy, nauczyciela, czujność właśnie pedagoga i psychologa może spowodować właśnie to, że ta osoba, która czuje się źle, która zaczyna się zmieniać, która zaczyna funkcjonować inaczej, przecież nauczyciel to widzi. Widzi, że pogarszają się wyniki w nauce, że ten uczeń jest osowiały albo jakiś taki drażliwy, impulsywny, zaniedbuje się higienicznie, bo i tak jest, powinien być wytypowany choćby na taką konsultację z psychologiem szkolnym. Psycholog szkolny przecież nie jest w stanie ocenić, na ile to, co się dzieje z tym młodym człowiekiem, wynika z obniżenia nastroju, czy wynika z jakichś innych uwarunkowań. Bo tych uwarunkowań innych może być absolutnie bardzo dużo. To mogą być poważniejsze choroby psychiczne, to mogą być uzależnienia, które też u młodzieży niestety są bardzo typowe i bardzo częste. Nie zawsze jest tak, że młody człowiek, nawet z kliniczną depresją adolescencyjną, wymaga leczenia psychiatrycznego. Konsultacji psychiatrycznej może tak, natomiast leczenia lekami przeciwdepresyjnymi albo innymi nie zawsze. Metodą z wyboru w leczeniu osób młodych z zaburzeniami nastroju jednak jest psychoterapia. Jeżeli decydujemy się leczyć farmakologicznie taką młodą osobę, zawsze to leczenie winno być skojarzone z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi. W przypadku osoby młodej, w przypadku nastolatka, który przecież mieszka, funkcjonuje w kontekście rodziny, z reguły psycholog w terapii również wskazuje na jakieś takie mechanizmy w rodzinie, które są do zmiany, które mogą gdzieś tam te objawy u młodego człowieka pogarszać. To nie jest tak, że my oceniamy, że mówimy, że coś jest nie tak, że coś jest źle. Absolutnie nie. Wskazujemy na takie mechanizmy, które absolutnie są do zmiany i możemy pomóc. Jeżeli chodzi o terapię osób młodych, to tutaj psychoterapeuci mówią, że nie jest to terapia łatwa ani prosta. Przede wszystkim terapeuta musi nawiązać relację terapeutyczną z tym młodym człowiekiem. Młody człowiek w swojej naturze ma pewną taką skłonność do dewaluowania osób dorosłych, do pewnej przekory. Ale doświadczony terapeuta, mądry terapeuta, empatyczny terapeuta nawiąże tą relację. Od tego się zaczyna. Młody człowiek otwiera się, mówi o różnych mechanizmach, o różnych rzeczach, które są dla niego trudne i terapeuta uczy go, tak mówiąc bardzo w skrócie,
pewnej zmiany mechanizmów myślenia, które powodują, że radzenie sobie, te mechanizmy radzenia sobie są bardziej skuteczne. Jeżeli terapia nie przynosi pożądanego efektu albo nie ma takiej możliwości, bo czasem tak jest, że przyjeżdżają młodzi ludzie z odległych miejscowości, gdzie dostęp do psychologa, do terapeuty jest trudny, gdzie na przykład na konsultację należy czekać kilka miesięcy. Tak się zdarza. Wtedy wydaje się, że ta rola lekarza psychiatry może być troszkę większa. Bezpiecznie leczymy młodzież, z reguły lekami przeciwdepresyjnymi, czasem oczywiście również innymi, jeżeli jest taka potrzeba. Oczywiście rodzice bardzo często pytają, czy takie leki przeciwdepresyjne, w ogóle leki psychiatryczne, w takim żargonie społeczeństwa psychotropowe, czy one są bezpieczne? Z reguły są. Nie leczymy dzieci agresywnie, nie leczymy dzieci dużymi dawkami, staramy się unikać politerapii. Wskazujemy takie leki, które wydają się bezpieczne i które wydają się przynosić korzyść. Leczenie lekami przeciwdepresyjnymi w populacji dzieci i młodzieży jest dosyć wdzięczne, dlatego że te objawy ustępują szybko. Najczęściej są to objawy lęku, objawy smutku. Tego typu objawy wydaje się, że leki przeciwdepresyjne dosyć ładnie niwelują. Oczywiście są jeszcze różne alternatywne metody leczenia, rodzice o to pytają. Natomiast no, ja osobiście polecam raczej metody uznane. Jeżeli trzeba, leczenie farmakologiczne absolutnie, i tutaj powtarzam, absolutnie w skojarzeniu z psychoterapią, bo to w przypadku dzieci i młodzieży niesie największą poprawę. Także myślę sobie, że kończąc już tutaj taką moją króciutką prelekcję, myślę sobie, że jako osoby dorosłe, zarówno rodzice, jak i wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, powinniśmy być troszkę bardziej uważni na nasze dzieci. Obserwować dzieci, obserwować, jak funkcjonują, jak się zachowują, jakiego rodzaju mają problemy. Bo jeżeli tę relację z dzieckiem od najmłodszych lat mamy dobrą, zaobserwujemy rzeczy niepożądane. Dziecko się przed nami otworzy. Natomiast jeżeli ta relacja jest słaba, to oczywiście będzie to w jakimś sensie trudniejsze, ale to też nie zwalnia nas, w szczególności jako rodziców, żeby nad tą relacją pracować. Bardzo często pytają mnie rodzice, na przykład przychodzą sami, mówią, że obserwują u dziecka różne niepokojące objawy, a dziecko nie chce zgłosić się do psychologa, nie chce zgłosić się do lekarza, oporuje. Takiego rodzaju sytuacje też są. Oczywiście w sytuacjach, kiedy objawy mają formę dramatyczną, dochodzi do różnej maści prób samobójczych, zachowań samobójczych, to również Państwa jako pedagogów, psychologów obliguje konieczność wezwania karetki. Dziecko wtedy przyjeżdża do oddziału, albo jest przyjęte, albo nie jest przyjęte, no ale oczywiście wtedy wskazujemy jakieś takie dalsze metody, czy wskazówki terapeutyczne, metody pomocy temu młodemu człowiekowi. Także kończąc mój wykład, jeszcze raz podkreślam, bądźmy troszkę bardziej czujni. Nie chodzi o to, żebyśmy byli nie wiadomo jak skuteczni. Chodzi o to, żebyśmy byli czujni. Chodzi o to, żebyśmy wskazywali te dzieci, które mogą mieć jakiś problem z nastrojem, u których mogą rozwinąć się szeroko pojęte zaburzenia psychiczne, nie tylko zaburzenia depresyjne. Teraz na przykład mamy bardzo dużo zaburzeń lękowych w populacji zarówno młodszych dzieci, jak i dzieci starszych. Żebyśmy tym dzieciom mogli pomóc, a przynajmniej wskazać im i ich rodzicom drogę, co mogą zrobić, żeby te objawy nie były tak dramatyczne i żeby absolutnie nie pogarszały i nie wyłączały naszych dzieci z codziennego funkcjonowania w roli dziecka, ucznia, a potem już dorosłego człowieka, partnera, pracownika, żeby każda z tych ról była pełniona prawidłowo. Bardzo dziękuję.